Czasami wydaje mi się, że presję to chyba większą nawet my, każdy sam sobie robi, gdyż każdy, mimo tych 15 tysięcy ludzi, dla których naprawdę super się gra, dziękujemy, że przychodzą, naprawdę jest wspaniała atmosfera, aczkolwiek my też mamy swoje cele, swoje marzenia, pragnienia i to czasami jest większa presja, jeżeli sam sobie taką nakładasz, niż te 15 tysięcy ludzi, którzy są na hali, ileś tych milionów ludzi, którzy są przed telewizorami, tak? Szczerze mówiąc, jak jesteśmy na parkiecie, to słyszymy doping, widzimy, co się dzieje na trybunach, aczkolwiek wpływ to i tak my mamy na to, co robimy. I często, jeszcze przy naszej dyscyplinie, gdzie jest tak dynamiczna, no, nasze pole widzenia się zawęża i my się koncentrujemy, nie widzimy tego tak dokładnie, co jest z boku, tak? Jeżeli powiesz mi, spytasz mnie podczas meczu, kto siedział, ile mężczyzn, ile kobiet w drugim rzędzie, to jest niemożliwe pytanie do odpowiedzi, bo nie jesteśmy w stanie tego nawet zobaczyć, bo my jesteśmy skoncentrowani, tak jak mówię, jest boisko, 14 gości lata po boisku i to jest strasznie zawężone pole manewru, jakby to powiedzieć.